Cześć, witajcie w pierwszym odcinku programu Top Gadget. Dziś chciałbym opowiedzieć troszeczkę na temat konsoli Nintendo Switch Lite. Jak sama nazwa wskazuje, jest to kompaktowa wersja klasycznego Switcha. Różnic jest kilka. Po pierwsze, tej konsolki nie podłączymy do telewizora czy też do monitora ze względu na brak stacji dokującej. Po drugie, nie znajdziemy tu również odłączanych kontrolerów. Tak zwane Joy-Cony zostały na stałe przytwierdzone do korpusu urządzenia, co oznacza, że Switch Lite nie pozwoli dwóm osobom na wspólną rozgrywkę przy jednej konsoli. I wreszcie po trzecie, zmniejszeniu uległ ekran tego urządzenia z 6,2 cala do 5,5 cala. To wszystko sprawia jednak, że Switch Lite jest znacznie bardziej kompaktową i poręczną konsolą od swojego starszego brata. W mojej opinii jest również konsolką ładniejszą. Oprócz koloru grafitowego, czyli tego, który trzymam w ręce, są dostępne również warianty w kolorze żółtym oraz miętowym. Switch Lite dobrze leży w dłoniach. Na konsoli gra się wygodnie, choć z pewnością znajdą się osoby, dla których D-pad, jak również inne przyciski będą troszeczkę zbyt małe. Pozytywnie zaskoczył mnie czas pracy baterii. Na jednym ładowaniu konsola pozwoli nam grać przez około 4 godziny. Jest to około 30-40 minut dłużej niż w przypadku klasycznego Switcha. Switch Lite został wyceniony na 999 zł, czyli jest około 300 zł tańszy od oryginału. Tę konsolkę mogę polecić wszystkim tym osobom, które chciałyby zagrać w coś bardziej ambitnego i rozbudowanego niż gry na smartfonach, na przykład w trzecią odsłonę Wiedźmina, a jednocześnie nie mają czasu, aby na kilka godzin zasiąść przed ekranem komputera czy też przed telewizorem. Switch Lite to idealna konsolka, aby zabrać ją ze sobą w podróż, do pociągu, do autobusu, do parku, na plażę czy gdziekolwiek indziej. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia.